Pan z wami. I z Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pała tobie, panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł – wspomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób nie Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał, stąd do was przejść nie może – ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków niechże ich słuchają nie ojcze abrahamie odrzekł tamten lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich to się nawrócą odpowiedział mu jeśli moi rzesza i proroków nie słuchają to choćby ktoś z umarłych powstał nie uwierzą Oto Słowo Panie, Duchu Światłości, Duchu Błogosławieństw, Duchu Jezusa, który przychodzisz od Ojca Niebieskiego, aby wypełnić nas światłem, pokojem, aby Abyśmy mogli naśladować Jezusa, abyśmy stawali się do niego podobnymi, abyśmy coraz bardziej wybierali, wybierali to, co jest miłe Jemu, przyjść Duchu Święty, abyśmy e, mieli również miłość do aniołów, których stworzyłeś Boże Nasz, również i dla naszego dobra, przede wszystkim dla swojej chwały. Przyjść przez serca Marii Królowej Aniołów, przyjść, aby to Słowo było pełne Twojej mocy, pełne życia, uzdrawiało nasze dusze, chroniło przed złem. Szala Maria, 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 selo malech, szalay, adonamelech, dollo, santyriowe rio. Pierwsze czytanie z Księgi Amosa wydaje się być satyrą, skierowaną do ludzi pysznych, zadufanych, chępliwych, którzy uważają, że mając wielkie bogactwa, nic im nie grozi, są bezpieczni. Amos krytykuje ich i drwi sobie z nich. Na końcu będą wołać, ale nikim już nie pomoże. Podobnie jest z dzisiejszą Ewangelią. Ta przypowieść nawiązuje do tego fragmentu z księgi Amosa. I też jest krytyka ludzi, którzy mają po ludzku, po ziemsku wszystko, a nie widzą potrzebujących, cierpiących braci i sióstr wokół siebie. A mogliby. Tak niewiele dać od siebie, a jednocześnie tak wiele pomóc przez to tym, którzy nic nie mają. Bogacz, który był zaślepiony, nie widział rany, łazarza. Był skupiony na tym, tylko żeby się każdego dnia dobrze bawić. Nic złego nikomu nie czynił, tylko się świetnie bawił. Był skupiony na sobie, na swoich potrzebach, na swoich egoistycznych pragnieniach. I Pan w tej przypowieści ukazuje nam, że na końcu będzie sprawiedliwy sąd, kara i nagroda. Niestety bogacz nie skorzystał z łaski nawrócenia. Nie okazał żalu i skruchy. Nie powiedział: Boże, wybacz mi, że zmarnowałem dobra, które mi dałeś dla siebie tylko, a nie uczyniłem żadnego miłosierdzia względem potrzebujących, cierpiących i ubogich. Gdyby tak uczynił, na pewno zostałby uratowany, zbawiony. Cierpiał męki ale nie dlatego że nie tylko dlatego że tutaj doświadczał przyjemności za wszelką cenę ale dlatego że nie był miłosierny że nie było w nim żadnej miłości dlatego potem na wieki będzie cierpiał cierpienie z tym związane że nigdy nie był miłosierny i nikogo nie kochał Wywyższony został Łazarz, który według tej Ewangelii nie uczynił nic wyjątkowego, po prostu cierpiał przez całe życie, był poraniony, pełen wrzodów, ubogi, zapomniany, samotny. Ale swój ból, swoje cierpienie ofiarował Panu Bogu. Nie przeglinał Boga, nie złorzeczył, a nie bluźnił, choć mógłby w swojej pysze, jak wielu ludzi to czyni. Nie przeklinał nawet bogacza, który nie dzielił się z nim choćby najmniejszym dobrem, żeby mógł mieć podstawowy pokarm do życia, do przeżycia. Władzarz więc umarł z głodu z różnych ran, był poraniony przez, jak mówi Ewangelia, przez psy. Więc nieszczęśliwe, nieudane. Życie. Wydawać by się mogło nic, nikomu niepotrzebne. Ktoś może też powiedzieć: Bez sensu takie życie. Ale Bóg patrzy na nas, na nasze życie w inny sposób niż kategoriami tego świata, tak jak ludzie wobec ludzi wzajemnie na siebie patrzą. Jeżeli ktoś jest mi potrzebny, mam z tego powodu. Z kontaktu z tym osobem jakieś korzyści, to, to dobrze. Jeżeli nie, to odrzucam, to pogardzam. To nie pamiętam. Tak myśli świat. Ale właśnie Pan patrzy inaczej. To życie, które po ludzku, właśnie po ziemsku, się wydaje niepotrzebne, bezsensowne, w oczach Pana Boga zasługiwało na wielką nagrodę, na wielką chwałę, na radość. Na szczęście. Także ci, którzy tutaj są nieszczęśliwi, ale właśnie mają taką pokorę w sercu i wielbią Boga za wszystko, nawet za cierpienia swojego życia. Bóg ich niezwykle wywyższy w swojej chwale w niebie. Bóg nagrodzi im. Ich życie tu na ziemi wyglądało tak, ale w niebie będzie wspaniałe. Będzie wyglądać ich życie cudownie, dlatego, że tutaj ukryli się przed światem, że tutaj nie walczyli o swoje, że nie byli tymi, którzy narzekają z powodu cierpienia, którzy ciągle szemrają, którzy ciągle e, tylko krytykują wszystko i wszystkich, bo jest im źle, bo cierpią. Spotkałem też pewną. Kobietę, która ma córk, siostrę ciężko chorą i opiekuje się właśnie tą swoją siostrą od wielu, wielu lat. Ta siostra jest prawie, że sparaliżowana. i właśnie ona mówiła, że kiedy widzi swoją siostrę w takim stanie, jak ona cierpi, to ona mówi, że ona też bardzo cierpi widząc jej, jej ból, jej mękę, która nie ustaje ani we dnie, ani w nocy. Ma różne odleżyny, rany. Ale mówi, że jej siostra nie narzeka, nie bluźni, nie krytykuje. Choć oczywiście czasem mówi, że boli ją bardzo, ale, ale wierzę, że, że Bóg jej pomoże w tym cierpieniu. Osobiście uważam, że że ta siostra jest jak ten Łazarz z dzisiejszej Ewangelii, <laughs> że ta kobieta jest świętą męczennicą Boga, że Bóg wspaniale ją wynagrodzi w przyszłym świecie, że to jest święta, która nie będzie za życia kanonizowana, ale jest święta, jest męczennicą krzyża Jezusa, jest zjednoczona z krzyżem Jezusa, z Jezusem cierpiącym i zmartwychwstałym, ukryta przed światem, pogardzana, bo kto chciałby odwiedzać, przyjaźnić się, z taką, która niewiele może albo nic prawie zrobić przy sobie, a co dopiero dla dobra innych, może cierpieć, modlić się, kochać, wierzyć i właściwie nic więcej. Więc na pewno będzie jej chwała w niebie wielka, wielka nagroda w niebie. Wielkie wywyższenie. Tacy ludzie będą najbliżej Boga. Dowiadujemy się, że łazarz został zabrany przez aniołów. Umarł żebrak, aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Przyszli aniołowie z nieba, z królestwa niebieskiego od Boga i zaprowadzili duszę łazarza. Do Boga. A co stało się z tym bogaczem, możemy się domyśleć. Po jego śmierci przyszły złe duchy i wzięły go do piekła. Aniołowie to ci, których Bóg stworzył dla chwały swojej, dla swojej też radości, bo Bóg nie potrzebował stwarzać kogokolwiek. Bóg jest szczęśliwy sam w sobie w sposób doskonały. Nikogo i niczego nie potrzebuje. To, że stworzył aniołów, to wynika z jego miłości i niezbadanego miłosierdzia. Aby były istoty duchowe, które są duchami, które mają rozum, wolną wolę i które wybrały Boga na wieki. Był czas próby, i większość aniołów wybrała Boga. Niektórzy zbuntowali się. Między innymi jeden z najbardziej umiłowanych aniołów, może być taki syn Boga, jako anioł, szatan, sprzeciwił się Bogu, zbuntował także innych. Dla nas to jest tajemnica, jak to się stało, że istoty tak doskonałe, tak znające Boga, mogły się zbuntować przeciwko Bogu. Anioł, który był najbliżej Boga, Lucyfer, zrobił coś tak strasznego. Powiedział Bogu: Nie chcę ci służyć, nie chcę cię kochać, nie chcę z tobą być. Ale większość aniołów powiedziała: Miłujemy cię, panie, wybieramy ciebie na wieki. To był akt ich woli. Jeden, jedyny. Oni nie cierpieli, żeby być y, z Bogiem na zawsze. Nie doświadczali takich ciężkich walk, jakie my doświadczamy tu na ziemi. Bóg ich zapytał, czy chcecie być ze mną, czy chcecie mi służyć. Stworzyłem was dla mojej miłości, z miłości. Ośród nich, którzy wybrali Boga na wieki, powiedzieli Bogu tak, był Archanioł Michał, Archanioł Rafał i Archanioł Gabriel. Archaniołowie, czyli jedni z największych aniołów w niebie. Teraz ten świat aniołów jest zakryty przed nami, ale przez Pismo Święte, przez tradycję Kościoła dowiadujemy się, że są właśnie ci Archaniołowie. Michał to znaczy, któż ja Bóg, czyli Bóg jest dla mnie najważniejszy, jedyny. Walczę w imieniu Boga z szatanem, z wszelkim złem. E, Rafał e, to imię znaczy Bóg uzdrawia. Bóg uzdrawia przez aniołów. Dlatego dobrze jest wzywać Michała Archanioła, żeby bronił walce przed szatanem i wszelkim złem, bo on go pokonał. On wie jak z nim walczyć i ze złymi duchami. A Rafał e, wie e, o tym, że Bóg za Jego wstawiennictwem chce uzdrawiać. Więc dobrze jest wzywać Archanioła Rafała, prosząc o uzdrowienie dla siebie i dla swoich bliskich. I w końcu też Archanioł Gabriel, czyli moc Boga, która była okazana przez tego anioła wobec Maryi Dziewicy. Ten Archanioł powiedział takie słowa do Matki Bożej w chwili zwiastowania do Maryi. Moc Najwyższego osłoni cię. Duch Święty stąpi na ciebie. Poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Czyli ten Archanioł objawiał wielką moc Boga, która była z tym związana. Z poczęciem, narodzinami Jezusa, z Maryi Dziewicy. Więc Archanioł to jest mocny anioł. Zresztą wszyscy aniołowie są pełni mocy, ale niektórzy e, są rzeczywiście jeszcze potężniejsi od pozostałych z woli Boga. Więc ci Archaniołowie zostali wybrani, żebyśmy ich tutaj na Ziemi czcili, ale wiedząc o tym, że mamy ich czcić ze względu na Boga. W pierwotnym kościele zdarzały się takie wynaturzenia, że niektórzy chrześcijanie za bardzo czcili aniołów i weszli w kult bałwochwalczy. Również powstała tak zwana kabała żydowska, czyli skupienie na upadłych aniołach, żeby w cudzysłowie im pomagali. Więc ci archaniołowie spełnili wielkie zadanie i pełnią dalej wielkie zadanie również w naszej historii zbawienia ludzi. To znaczy, są naszymi pomocnikami, naszymi braćmi, naszymi opiekunami. Są naprawdę wielkimi wojownikami Boga. Waleczni Archaniołowie. Gdybyśmy tutaj zobaczyli tych trzech Archaniołów, to na pewno byłby to niesamowity widok, widząc, widać, widząc ich piękno, potęgę, moc, miłość, światłość, która jest im dana przez Boga. Rzeczywiście, aniołów stworzył Bóg w sposób cudowny, wspaniały. Ci, którzy ze świętych widzieli aniołów, byli pełni zachwytu, jak niezwykle ci aniołowie wyglądają. Niektórzy widzieli aniołów takich, jakimi oni są, na przykład prorok Izajasz, ale inni widzieli ich w postaci aniołów w postaci ludzkiej, mężczyzn w białych, lśniących szatach. Ale byli też tacy. Jak Jozue ze Starego Testamentu, który widział archanioła Michała w postaci wojownika, który pokazał mu się i powiedział, że przyszedł, aby walczyć z wrogami Izraela, pokonać nieprzyjaciół, narodu żydowskiego. My mamy od chwili poczęcia anioła stróża, anioł, czyli wysłannik. Tak się, tak można też e, Angelus e, to słowo greckie tłumaczyć, czyli został nam wysłany. I ten Anioł będzie z nami aż do chwili naszej śmierci. Jest świadkiem naszych czynów. Ale nie tylko jest po to, żeby e, oceniać nasze czyny, świadczyć o tym, czy moje czyny były dobre, czy były złe. Tylko przede wszystkim, żeby pomóc nam na drodze zbawienia. Do osiągnięcia szczęścia, w którym ten anioł jest zanurzony całym sobą. Jak to jest, że ten anioł stróż jest cały czas przed Bogiem, przed obliczem Boga i wielbi go, i jest szczęśliwy w pełni. Niczego żadnemu z aniołów nie brakuje, żadnego, żadnej cząstki szczęścia. A jednocześnie jest ten anioł z nami, czuwa. Z niektórymi świętymi aniołowie stróżowie rozmawiali, jak ze świętym ojcem Pijo. Ze świętą Faustyną, ze świętą Dżemą Galgani. To, to chyba jedyna święta, którą y, Anioł Stróż y, rozmawiał, spotykał się każdego dnia w różnych sytuacjach życia, we dnie i w nocy. Rzeczywiście był z nią widzialnie. Czasami ją napominał, karcił, był jej nauczycielem. Był jej przewodnikiem, bo tak ogłosił się z woli Boga, że wolą Boga jest, żeby była w takiej relacji ona z nim. Że doszła do świętości, do wielkiej świętości, między innymi również dzięki opiece, prowadzeniu swojego anioła, anioła Stróża, który był jej mistrzem życia duchowego. Często go widziała, ale tak jak wspomniałem, też ten anioł potrafi ją napominać, karcić. Czasami się na siebie też trochę obrażali, ale potem, potem też często. Jednali się ze sobą i święta Gema mówiła, że, że właśnie, że rozumie też to doświadczenie, które, które, którą Bóg ją doświadcza przez również anioła stróża. Że nie powinna się obrażać ani gniewać, tylko być w jedności ze swoim aniołem. Dobrze więc jest nie tylko pamiętać, że ma anioła stróża, ale, ale miłować go w Bogu. Dziękować za Niego, naszemu Panu, cieszyć się, że mamy przyjaciela, który naprawdę troszczy się o Twoje i moje zbawienie, chce mojego dobra, bo doświadcza tego dobra nieustannie i szczęścia, który zna pułapki szatana, ten, który może mi pomóc wyjść z najgorszych doświadczeń i pokus, ten, który też czasami przekazuje mi natchnienia Boże ten który napomina mnie kiedy Bóg również tego chce ten który mnie osłania ten kto modli się za mnie ten kto jest moim obrońcą więc dobrze jest nie tylko tą modlitwę którą znam od dzieciństwa odmawiać a nie do Boże stróżu mój ale też swoimi słowami do swojego anioła modlić się ale żeby czasami nie nazywać Imieniem ludzkim swojego anioła. Bo czasami tak się zdarza nawet w tych środowiskach naszych religijnych, że niektórzy mają taką tendencję nazywać swojego anioła po imieniu. Nie, to nie jest potrzebne. Lepiej, żeby tego nie robić. Po prostu anioł stróż. Nie trzeba więc nadawać mu jakieś imię konkretne. Albo pytać, nie stróżu, stróż, powiedz mi, jakie ma swoje imię. I czasami dochodzi do takich śmiesznych sytuacji, że ktoś się wydaje, że anioł stróż mówi do niego i mówi swoje imię. Nie, to, to jest nadużycie. Mam anioła stróża, nie muszę wiedzieć więcej niż to co wiem o nim. To mi wystarczy. To on też mnie uczy pokory, zaufania Panu Bogu. Jeżeli anioł stróż no to mogę związać go z moim imieniem. Anioł stróż właśnie na przykład Ani, Kasi, Agnieszki, Damiana, Pawła, to w tym sensie. Panie, dziękujemy ci za wspaniały świat aniołów. Stworzyłeś ich przede wszystkim z miłosierdzia swego i miłości dla siebie, dla swojej radości i chwały, żeby dzielić się z nimi swoim szczęściem, żeby oddawali Ci nieustannie chwałę, wywyższali Cię, dziękując za wszystko, wysławiając Twoją miłość i miłosierdzie. Dziękujemy za archaniołów, za wspaniałych archaniołów pokornych i pełnych miłości i miłosierdzia Michała, Gabriela, Rafała, potężnych Twoich archaniołów, którzy mogą tak wiele uczynić dla nas z, z woli Twojej, jeżeli tylko Ty będziesz chciał. I dziękujemy za naszych aniołów stróżów. Często ich nie doceniamy, mówiąc, że to małe aniołki, jakieś, a to nie są małe aniołki, ale potężni również aniołowie. Nasi przyjaciele, bracia, którzy nas miłują, którzy są z nami z Twojej woli i bezpieczną drogą prowadzą nas do Ciebie. Maryjo Królowa Aniołów, Módź się za nami. Archaniołowie Michale, Gabrielu, Rafale, się Aniele Boże, Stużo mój, Ty zawsze Bóg, przy mnie stój. Rano, Wieczór, we dnie, 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 w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I na pewno doprowadzi Cię do żywota wiecznego. Amen.